Witam, ja jestem Lux, a to jest sezon pierwszy w Minecrafcie. Mój sezon pierwszy. Pierwszy raz nagrywam film, więc nie pojedźcie mnie za bardzo w komentarzach. Wcześniej już sobie tą mapę wczytałem, pochodziłem trochę. Poszukałem sobie takiego terenu na bazę mniej więcej. Co niektórzy lubią bardzo górzyste tereny. Ja lubię płaski teren. Lepiej mi się na nim buduje. No i oczywiście zależy mi na tym, żeby był i piaseczek, czyli pustynia, i normalna trawka. Do tego jeszcze znaleźliśmy sobie tam lasek, bardzo fajnie, nie będzie problemu z drzewem. Oczywiście zbudujemy jakąś fabryczkę drzewa, ale to później. Mamy wąwozik, jak widać na minimapce, taki fajny. I nawet wioskę nam się udało znaleźć. O, węże, nie lubię tych węży. Właśnie nie wiem przypadkiem, czy węże nie zabijają owiec, bo ostatnio sobie zrobiłem zagrodę i poszłem sobie kopać, wracam z kopania, a tam nie ma owiec. A właśnie miałem też na takim terenie domeczek. Jest to oczywiście single player. No dobra, pójdę jakieś drzewo kopnąć, bo zaraz się zrobi ciemno i będziemy mieli ciężko. Później w opisie dodam, z jakiego modpacka korzystam. Jest w tym modpacku Tumany Items, ale mamy ustawioną opcję, że nie możemy sobie brać nic, widzicie. Ja klikam tutaj, nie? Tylko pokazuje nam crafting, jak coś zrobić, nie? No bo co to za gra, jak się wszystko ma, nie? No to w ogóle to można wtedy z kreatywa włączyć, a nie przetrwanie. Dobra, idziemy bić drzewa z ręki. No, jesteśmy twardzi i bijemy drzewa z ręki. Jest, mamy osiągnięcie. Zdobyliśmy drzewo, super, coś mnie tu pcha. Konie. I sobie stąd. Dobra, dawać. Bo to się już trochę ciemno będzie robić, a ja zmarnowałem czas. Dobra, będzie się robić ciemno, więc musimy szybko sobie zrobić jakąś... Dobra. Musimy sobie jakąś dziurę zrobić. Dobra, zrobimy sobie tu dziurę. Postawimy sobie stolik, ciach. I zrobimy sobie pierwsze narzędzia. Łopatę, bo mamy trochę dirtu. No i... Opa, mamy, dobra. Dawać stolik. Dawać. Jest super. Tam minąłem... teraz nie pamiętam, ale w tamtym kierunku, gdzie tam strzałeczka pokazuje, bo tam się spodobała pierwsza lokacja. Ale postanowiłem, że jednak nie będzie tej lokacji, bo było bardzo dużo tam gór. No, co prawda nie wyglądało to źle, ale jednak zdecydowałem się, że będziemy na płaskim terenie grali. Dobra, zrobimy sobie tu taki pierwszy obóz przetrwania. Walniemy ciach. Nie mamy za dużo drzewa, ale bądźmy ludzcy i wstawmy drzwi. Tylko żeby nam zombiak żaden nie przyszedł, bo one wyważają te drewniane drzwi. W ogóle to jest wersja 1.25 Minecrafta, bo nie zdążyłem tego powiedzieć. No to co? Dobra, nockę na hardcora, nie będziemy spali. Zresztą nie mamy na czym. Aczkolwiek tam jakieś owce były, byśmy mogli je ubić, ale... Pokopiemy trochę, może uda nam się jakiś węgiel znaleźć. Fajnie byłoby, bo bez światła to jest mała lipa. Jak tam na dworze z tą ciemnością? Już szaruwa, wielka szaruwa. No dobra. Mam włączone, teraz wam nie pokażę. Ale włączyłem sobie opcję magnetyzm. To jest opcja z Tumany Items, że wszystko, co rozwalę, po prostu przyciąga do mnie.
Nie muszę tego zbierać. Nie wiem, czasami powiem wam, że to jest trochę wkurzające. Na przykład jest to wkurzające, jak korzystamy z modu Forestry. Tutaj takowy mam. I zrobimy sobie farmę drzew. No to sadzonki zamiast spadać i zostać zbierane przez maszynę do tego celu, to po prostu lecą nam do ekwipunku, jeżeli jesteśmy w pobliżu. No i to mnie to denerwuje trochę. Aczkolwiek to nie problem wsadzić z powrotem te sadzonki do skrzynki, którą mamy tam ustawioną na te sadzonki właśnie, nie? Także no, nie ma jakiejś tragedii wielkiej. O, jeszcze pada, do tego słyszę. Dobra. Nic tu nie ma. Sam kamień. Ale dobra, mamy trochę tego kamienia, może zróbmy ten kamienny... Dobra, wyczerpmy ten drewniany do końca i zrobimy kamienny kilof. Jak widzicie, mam minimapkę i na minimapce mam opcję zaznaczoną, że pokazuje mi, gdzie są właśnie potworki. Nie wszyscy z tego korzystają. Znaczy, z minimapki korzystają, ale nie zaznaczają, z tego co widziałem z filmików na YouTubie, z tej opcji właśnie, że widzą, gdzie są potworki. Jest taki większy realizm, no bo tak, no nawet byście mieli papierową mapę w świecie realnym, to by tam na mapie tej nie było zaznaczone, nie? Gdzie sobie tam coś łazi. No ale dobra, nieważne. O, dobra, mamy kamienny kilof. Wow, jest osiągnięcie. I jedziemy w dół dalej. Po ciemku, także no ciężko będzie widzieć złoża. Nie wiem, czy dźwięki nie mam za głośno ustawione gry. Nie, 10% powinno być ok. O, będzie to od razu przy okazji moja jakaś taka pierwsza kopalnia. Powiedzmy. Może... O, apetajta znaleźliśmy. Tak, czy jakoś tak... O! A, to ciekawe. Jesteśmy bardzo blisko powierzchni, a tu już lawa? No to ciekawa sprawa. No nie chciałbym na początku... O, widzicie, fajnie, to jest ta opcja magnetyzmu, fajnie działa, bo kopię nad lawą, nie spada to do lawy, nie niszczy mi się ten drop, tylko od razu jest przeciągany do mnie. Tam widzimy kawałek jakiegoś... O, tak, to może w tą stronę zejdziemy. Bardzo nie lubię ginąć od lawy, więc zrobimy sobie tutaj taki, o, ciach. Tutaj nam trochę świeci. Dobra. O, przynajmniej mamy jasno. Hop. Hop. Wow. Dobra, idziemy. Kurczę, ja już chcę mieć czerwoną materię. Czy zrobił ten kilofek? Prawym naciskasz, pach, i całe złoże zebrane. No dobra, to tu mamy pewnie koperek, no to... O, jest węgiel! Super, jest węgiel. Czyli będą pochodnie. Dobra, kopiemy. No, mało wydajny jest teraz ten kilof w stosunku do tego wszystkiego, bo osobiście korzystam, ale tak to nie będziemy kopać, bo tu mamy lawę. Nie chciałbym, żeby nam się wlała na głowę. Dobra, to zróbmy tak, tak i tak. I złoże jest nasze. Tam trzeba się dostać. Dostaniemy. No chociaż szczerze mówiąc, wolałbym rudę żelaza, byśmy jakiś porządniejszy kilof zrobili. Ale no nic. Bierzemy co jest. Pach. I pach. Mamy tutaj.
Nigdy nie kopcie nad sobą. Ani pod sobą. Ale komu ja to mówię? Starzy wyjadacze Minecraftowi to wiedzą o tym. Jeszcze noc, cały czas noc. No dobra, ale zróbmy jakieś pochodnie, co by nas od tyłu nie zaszedł jakiś... Dobra. Jeszcze mamy 8 patyków. Zróbmy jeszcze... O, nie mamy rudy żelaza, więc zróbmy jeszcze ze 2 kilofy. Bo nie chyba nie znajdziemy za szybko. O, a tutaj jest... Z węgla można zrobić coral dust. I to jest chyba bodajże z modu Modern Warfare, czy jakoś, nie pamiętam. Modern World, chyba. Modern World, tak? Coś się z tym robiło. Nie pamiętam teraz, ale dojdziemy do tego na pewno. No nie mam książki, żeby sprawdzić. O! Słyszałem coś. Dobra. Pach. Świeczka. Pach. Dobra. Jest dobrze. Jest jasno. Okej, okay, jeżeli tu mamy lawę... To powinny być diamenty, ale nie, to za płytko. No, ale wracając... O, nowe osiągnięcie. A czemu wcześniej? Aha, bo to może być ten inny... Ta inna miedź, koper miedź. Bo są dwie. Jedna jest z Bulletcrafta, a druga jest z jakiegoś innego modu. Nie wiem. Jest tego trochę, jest tych trochę modów. Z Modern World jest bauxite ore, które po przetopieniu jest aluminium. I bardzo fajne jest to, bo z aluminium się robi takie karnisterki na paliwo. A z kolei... i jest jeszcze czarne złoto, tak zwane. I z tego czarnego złota robi się jakieś tam paliwo, które zasila specjalny piec, który pozwala na przetopienie szkła, na takie fajne szkło. Fajne z wyglądu, oczywiście jasne, że można tak nie robić, można sobie zmienić teksturę zwykłego szkła na taką samą i sprawa rozwiązana. Ale my tu korzystamy z podstawowego zestawu tekstur. Nie kombinujemy, co by nie obciążać systemu i gry. No i tak Minecraft po wybudowaniu kilkunastu urządzeń, maszyn, automatyzacji pełnej, jeszcze jak logistic pipe zaczniemy stosować, to naprawdę potrafi pochłonąć niezłe zasoby z naszego komputera. Wiem to z doświadczenia. Dobra. Wiecie co, ja może nie będę was nudził tym kopaniem, bo to jest chyba nudne. Raczej tego byście nie chcieli oglądać, bo chcielibyście oglądać może coś już konkretniejszego, nie wiem. No, ale chyba wstaje dzień. Wstaje dzień. Coś tam mamy. Dobra. To zrobimy cięcie w tym miejscu. Ja se pokopię trochę. I się zobaczymy później. Wow. Wróciłem. Poszłem na zewnątrz. Zrobiłem sobie toporek. Trochę drzewa pokopać. Pościnać. I ledwo uszłem z życiem, bo, o kurde, jest tam, o kurde, zniknął, Enderman, to jest dla mnie śmiertelny przeciwnik w tej chwili, o, jeszcze szkieleta mamy na gini, nie chcę zginąć, kurde, jest tam, dobra, spadamy stąd, spadamy, bo, nie chcę tak szybko skończyć swojego małego żywota, ale ten szkielet nam tam przeszkadza. Siekierą raczej nie będę się z nim bił. Trochę kwiatków? A to później. Przydadzą się, będą potrzebne nawet.
ale o, dawaj, chodź, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, krowo, gin, dawaj mięso, o, zaraz będziemy głodni, dawaj mięso, ej, 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 wróć, 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 ty, ej, ej, no, fajnie, dają dużo mięska i skórki jeszcze. Które nam się przydadzą do specjalnych butów. Dobra, żeby. Dobra, uciekaj sobie tam do szkieleta. Niech on cię tam. Dobra. A tu następny szkielet? Kurde. Bo my chcieliśmy się tu gdzieś budować. Tu, 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 tu. A czy myśmy? Myśmy. Ja chciałbym. O, świnie, jak fajnie. Świnia? Jakaś inna świnia. O, dzika świnia. A tu. Dawaj mięso. O, węża zaczepiłem. To chyba niedobrze. Dobra. Super, okej. Tu idziemy. Tu, tu, tu. I tu zaczniemy budować. Na piaseczku. Tylko teraz takie pytanie. Co później? Równać cały ten teren? No dobra. Będziemy równać. To jest poziom 0 i coś tam zaczniemy budować. Ogólny zarys. Nie wiem, jak to ma wyglądać. Aczkolwiek coś trzeba zacząć budować. Taki dziwny ten let's play chyba będzie, nie wiem. Zobaczymy, sami skomentujecie. Będę wiedział, czego unikać, albo co więcej robić w następnym odcinku. Jeśli takowy będziecie chcieli, żebym nakręcił. Dobra. Nie mam pojęcia, jak ja to chcę zrobić. Na pewno skopiuję jeden pomysł od niejakiego Wiechu 1993, bo mi się bardzo spodobał w jego ostatnim sezonie. Pewna rzecz konstrukcyjna, że tak powiem. Ale to zobaczycie później. No dobra. Okej. Damy tutaj tak. Dobra. Mamy jakieś sadzonki, coś tu mamy, mamy jakieś drzewo. Jakiś węgiel jest do palenia. Dobra. Damy tu. Niech sobie będzie. A tu w rogu damy ten kamień. Okej, tak, tak, tak. Ciach, ciach, ciach. To sobie zrobimy sypialnię. Dobra, ale potrzebne nam drzewo. Dobra, drzewo. Wiecie co? Drzewo drzewem. Ale jeszcze przydałoby się upiec trochę jedzenia. Dobra, cztery. Się piece, żarcie. A tu z węgla trochę piasku trzeba. Trochę piasku. Troszeczkę szkła będzie potrzeba. Dobra. Myślę, że tak z połowa staku starczy. 32 sztuki. Nawet 16 by pewnie starczyło. Ale ile my tam żeśmy włożyli? Tylko 2 węgla? To za dużo nie zrobimy. Dobra, och. Jeden więcej. Nie, 6, a spoko. Dobra. Powinno nam to zużyć ile? 4 węgla. Dobra.
węgiel spala. Jeden węgiel przetopi nam 8 sztuk czegokolwiek, czy jakiejkolwiek rudy, czy piasku. Dobra. Tak. A i nie tak. Dobrze, rozwalimy. Kręcą mi się tu domownicy po domu. A, na szczęście dziecko śpi. I trochę świętego spokoju, żeby móc nagrać jakiś tam materiał. Tak, tak. No dobra, nie wiem po co to, ale dobra, niech już będzie. No dobra, możemy sobie zejść. O. O. I teraz tak. To nam niepotrzebne, to niepotrzebne i to też niepotrzebne. Drzwi, 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 drzwi. Koniecznie. Drzwi do sypialni. Podłoga to tam kiedyś przy okazji później. O, jeszcze tu nie wypełniliśmy. Dobra, jak tam szkło? No jest, dobra. Jak to się robiło? Aha. Chcę płotki zrobić. A to się robiło z tego, co pamiętam, chyba tak, nie? No jasne. 12 płotków. Mało. Dobra, 14 płotków. No, musi starczyć. O, i to jest właśnie to, co skopiowałem, odgapiłem od wiecha. Bardzo mi się ten efekt spodobał. A, no tak. Dobra. Możemy mieć pająka jako lokatora. Już zachodzi słońce i czuję się już niebezpiecznie. Dobra, dawać to szkło. Co tam się zrobiło, to się zrobiło. Idziemy się zamknąć. Łóżka nie mamy, także będziemy musieli... Kurde, mogliśmy pójść do kopalni. Ale dobra. Później to szkło wymienimy na to takie inne, co mówiłem. No dobra, niech będzie całe przeszklone. Na razie. I co, tak będę jak dupcia, przepraszam. Jak siedział w tym? No nie no, bić się to nie będę, bo co tutaj nic nie ma. Jedna skóra, a to nawet... O, już słyszę. Zombiaka. A zombiaki to akurat nie przeciwnicy. Jest tam. Możemy na niego popatrzeć, o. O, idzie, idzie. Będzie mi wyważał drzwi. Gnojek. Nie chciał wyważyć drzwi. Mówię wam. Niech spróbuję tego z siekiery. Żarcie. No nic, będziemy surowe jadli. Wiem, że się mogę otruć. Ale cóż. Na razie jeszcze jest... Jest git, dajemy radę. Dobra, trochę hardkoru. Trochę hardkoru. Dawaj. Cieniasie. To jest tryb walki, zaczem do obrony. Zaczepiam, a później trzeba mnie bronić. Hehe. Kurde, owce. Owce. Zapomniałem o owcach. Byśmy sobie zrobili łóżko. A tak, będziemy tutaj czekali, czekali. Dobra, nie musicie mną czekać. Po prostu zobaczymy się za jakiś czas. Ja sobie przetrwam spokojnie noc. Dobra, dobra. Wiem. Nie minęła noc. Ale cóż, trudno. Wychodzimy. Bierzemy żarcie. I robimy hardcore. Mm.
kurczę, nawet nie możemy sobie miecza zrobić. Za mało drzewa. A. Zaraz to zrobimy. Właściwie to ten odcinek chyba już ma z 25 minut. Tak patrzę na mój program do nagrywania dźwięków i on mi mówi, że już tyle czasu minęło. Że tyle dźwięku już nagrałem. Więc zaraz trzeba będzie kończyć, bo nie chcę, żeby odcinki trwały więcej niż pół godziny. Nie wiem, tak chyba wszyscy... O, nie. No dobra. To jest trudny przeciwnik. Ale cienios. Co nam dał? Proch. Dobra. Pójdziemy trochę tutaj pohardkorować i zakończymy zaraz ten odcinek. Co to za let's play, jak kurde nie ma walki, tylko siedzenie jakieś domu. O! A to się zdziwiłem. Sztabka żelaza, zombiaka, pierwszy raz to widzę. Okej, okay, w porządku, fajnie. O kurcze. Raz, dwa, trzy. Trzy endermany. Idzie do mnie. O nie. Nie można się na niego patrzeć ponoć. A trudno. Jest bardzo niebezpieczny gnojek, bo się teleportuje i nie wiadomo, z której strony nas zajdzie. Widzicie, co on robi? Widzicie, jak się ze mną bawi w dzieciobabkę? Jest! I mamy parę okresów. Fajnie, portal Gana zrobimy. Portal Gana będę miał. Super, ale wiecie co? Nie. Creepery. Creepery to nie jest dobry pomysł. Bo creepery nie są dobre. A, good, ale jeszcze żyjemy, dobra. Jedzmy coś. Jest, okej, okay, fajnie, full żarcia. O, nawet nam się rzeczy zaczęło regenerować. Kurczę. Nawet nie ma gdzie uciec. Następny Enderman. Nie patrzcie mu się w oczy. Tak gdzieś usłyszałem i to jednak jest prawda. Chyba w jakimś filmiku J. Jokera. O, mamy bonus, creeper nas. Oj, ile was tu jeszcze? Matka więcej was nie miała? Kurde. Dobra. Wiecie co? Nie wiem. Przeżyję tą noc. Przeżyję poza domem. Nie będę spał. Będę bił. Mam pełne zdrowie. Trochę mobów jest. Ale dam radę. Na tym skończę dzisiejszy odcinek. W przerwie między następnym odcinkiem coś tam zbuduję. Dom. Jakiś dom zbuduję. Trochę pokopię. Opowiem wam o tym wszystkim następnym razem. I w następnym odcinku coś już będziemy konstruować z tych modów, co mamy. Coś tam zrobimy. Dobra, to tyle. Na razie. Cześć. Jeżeli wam się podobało, łapeczki w górę. W komentarzach piszcie, co uważacie. Możecie jechać, ale niezbyt ostro, proszę. No to weźcie pod uwagę, że to jednak jest mój pierwszy film. Jakikolwiek pierwszy nagrywam. No i może być niedokładny. Dobra, ja sobie tu włączę Escape i zakończę grę. Na razie.